Ogłoszenie założeń do przyszłorocznego budżetu. Wszystkie osoby zatrudnione w budżetówce mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie. To będzie 12,3%. Inflacja będzie średnio rocznie około pewnie 12-13%, a premier łaskawie mówi o 12%, więc to jest ciągle poniżej inflacji. Według planu rządu w przyszłym roku inflacja ma spaść poniżej 7%. Mają wzrosnąć wydatki na wojsko, ochronę zdrowia i programy socjalne. To jest rekordowy budżet państwa, jeżeli chodzi o wysokość przychodów. Opozycja pyta, dlaczego w rubryce dochodów nie ma ponad 100 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. To jest ekonomiczna zdrada stanu. Lewica stawia premierowi ultimatum. Albo do końca wakacji wniosek o wypłatę pieniędzy z Funduszu Odbudowy, albo wniosek do prokuratury, że popełnia pan przestępstwo i naraża Polaków na utratę możliwości godnego życia. Premier odbija piłkę w stronę Trybunału Konstytucyjnego. Nastąpiła obstrukcja kilku sędziów, który od ponad pół roku nie może się zebrać w pełnym składzie, by rozpatrzyć wniosek prezydenta w sprawie ustawy, która miała odblokować pieniądze z KPO. Według szefa rządu jest na to szansa we wrześniu. Składamy wtedy wniosek do Komisji Europejskiej i Komisja Europejska ma 60 dni na odpowiedź. Ale podczas tej konferencji najwięcej czasu nawet na jedno piwo nie starczy. Premier poświęcił rządom dzisiejszej opozycji. 800 plus stop, 13 i 14 emerytury stop. Tak by wyglądało konstruowanie budżetu w czasach Platformy. Premierze Morawiecki, kłamstwa stop. Odpowiada opozycja. PiS nie ma armat, nie ma amunicji, nie ma czym strzelać w tej kampanii wyborczej. W związku z tym oni będą dość desperacko sięgać po kłamstwo. Sąd ogłosi państwu postanowienie. To pierwszy w tej kampanii wyrok w trybie wyborczym. Zakazać rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby za rządów Donalda Tuska bezrobocie wynosiło 15%. Wniosek do sądu w reakcji na spot Prawa i Sprawiedliwości wczoraj złożyła Platforma Obywatelska. Owszem, 15% i więcej bezrobocia było, ale za premiera Kaczyńskiego. Spot miał udowodnić wyższość rządów PiS nad PO, ale fakty pokazują, że jest dokładnie odwrotnie. PiS odpowiedziało jeszcze przed wyrokiem. Z uwagi na pretensje Platformy przyjrzeliśmy się sprawie bliżej i musimy sprostować. Bezrobocie za Tuska sięgnęło w lutym 2013 roku jedynie 14,4%. To najwyższa miesięczna stopa bezrobocia podczas 8-letnich rządów Platformy, odmieniana dziś przez polityków PiS przez wszystkie przypadki.